Jest zacny, jest moc. Gdzie to jest niby? Jest niżej gdzieś? Może tu niżej jest. Tu gdzieś niżej. Gdzie to jest niby? To jest niby tutaj. A jak ja mam się tam dostać? Tędy? Usy minigena jest wcale na dachu. Takie rzeczy można kupować? Nieźle. To nieźle. No ale gdzie to? Jak ja mam to zdobyć? Dobra, tu mamy parę rzeczy, których nie jestem w stanie zlokalizować. Ale zaraz zobaczymy jeszcze. To wina mojego wzroku ślepego. Czy ułomności intelektualnej, kappa. Okej, dobra, to jest to. Na dół schodź, na dół, dobra. To tędy trzeba, dobra. Dobra, czyli tędy musimy zajść jednak. O, teraz. Num. Teraz tak, i stąd tak samo musi być, tak? Tutaj już musimy tak przedostać, widzę. Tu. Żegnam panów. Wydawać manuskrypt. Dziękujemy. Żyjesz? Nie na długo. Dobra. Jeszcze brakuje nam jedna rzecz. Punkt widokowy. Który jest na tej wieży. Ach, po prostu na plecki. Kocham to po prostu. O mój Boże. Już na samym początku miałem fajną scenę, gdzie ścigam chyba złodzieja jakiegoś? Tak, to był złodziej. Dostał takiego kopniaka, że wyleciał w kosmos, nie? A brycha na maksa. Ok. Moc tego asasyna jest. Zdecydowanie lepszy niż trójkę. Dobra. Co tu jeszcze jest? Tu jest jeszcze to. O kurde. I to pewnie... Chodź. Będę musiał stąd skoczyć. Na życie. Jup. Ale minigun? Kurde. No, może być ciekawie. Jak mówisz. Dobra. Niewiele nam rzeczy zostało, widzę. Trzy rzeczy do zgarnięcia.
i 3 misje na zabójstwa. W tej lokalizacji. To jest... Not bad, not bad. Szanty. Że mieli nasi piraci co śpiewać, tak jak już mówiłem, dobra. Czyli tu mamy wsio. Nice, dobra. Tepniemy się tutaj, wykonamy te 3 misje zabójstw jeszcze. Hajsy się przydadzą. Przydadzą w sumie. A nie, to jeszcze 5 jest misji zabójstw. Okej, okay, spoko. Jak widzę. Spoko. Hasy się przydadzą. Mamy 10 tysięcy, więc jest dobrze. Jest dobrze. Unikaj walki. Korsarz pracujący do Vampirusa jako paser ma ponoć ukrywać się gdzieś w ubogiej dzielnicy Hawane. Odszukaj go i zabij. Ok. No problemos. Dziękujemy za wskazanie drogi. Piękne jumpingi. Oj, coś czuję, że zagram się w tą część też dosyć porządnie. Jest i ten. Nie mam dymnych żadnych. Dobra, zrobimy to. On się odlewa? On się odlewa chyba, nie? To jest zboczu jeden. Dobra. Ale przeszukać trzeba. 11. O, bomby dymne. Nice. Nice. Ale... Nie miał nic. Okej. Okay. Nie miał nic w takim układzie. No, lecimy tak. I super są te szybkie teleporty też. Tutaj zrobionym. Klikasz, pyk. Tam gdzie masz punkt widokowy i do widzenia, nie? To jest też zacne. Ale na misyjka? I co tu mamy? Podobno jeden z templariuszy odwiedza właśnie Hawanę z zadaniem ubicia interesu, który ma na wielkie znaczenie dla zakonu. Odszukaj go i połóż kres jego planom.
spoko. Zostanie się tak tepnąć? Tak. No, i podczas misji można się teleportować, kurde, a nie, że trzeba z buta. Jest kompletną bzdurą dla mnie. Ale widzę, że jedyna rzecz, jaka jeszcze boli, to to, że znaczniki znikają, gdy się teleportujemy. Dobra. Nic się nie spodziewał. Uwaga, strefa strzeżona. Nie chciałem tak, ale spoko. Oszustwa pozwalają ci ponownie rozegranie misji interesującymi modyfikatorami. Pamiętaj o tym, że zapis postępu gry jest wyłączony, aby wyłączyć oszustwo. Tam cheaty. Kurde, będą mi próbować. Co to za gra, która cheaty proponuje mi? Ja się mam, Simon. Nie, wiesz co, nie gram aktualnie w Dragon Ball Fighter Z. Przyszedłem kampanię, w sumie trochę pograłem na Multiku i to tyle. Tyle w chwili obecnej. Widziałem, że tam sporo zmian, także może jeszcze do tego wrócimy. Ale aktualnie no, brakuje mi czasu, nie? Dobra. No tu jeszcze mamy, tu mamy blisko. Myślę, żeby nie kupić. Wiesz co? Sporo się zmieniło od ostatniego razu, kiedy ja grałem, więc... Generalnie tak, kampania jest świetna, dodają nowe postacie, jeszcze w sumie też dodają postacie, cały czas aktualizują, więc sądzę, że w sumie warto kupić. Tym bardziej, jeśli jest na jakiejś promocji. Ale boję się, że kupię za Allegro. Będzie jakieś rosyjskie serwery. Nie, chyba nie ma aż takiego podziału. Nie ma takiego podziału, jeśli chodzi o kopię gry, ponieważ jak kupujesz grę, to tam dopiero wybierasz serwery. Więc... nie wiem, a zobacz ten na G2A, po ile stoi ewentualnie łowcy gier. Zobacz, nie ma jakiejś promocji. Także jest sporo takich stronek. Gdzie możesz obadać, czy są jakieś promocje. Skrępowany oficer okrada kupców z bogatej dzielnicy Hawany, a zdobytymi pieniędzmi finansuje działania templarusów w innych regionach. Okej, okay. Zabić. Kill them all. Kill them all. Bardzo blisko mamy, więc jest elegancko. Por aquí no se... O szlak.
Okej. Okej. Spoko. Tyle walki, jeszcze mnie tu walili, ale... Spoko. Misja była completed. Jeszcze dwa zlecenia zabójstw, więc... Gites. Sforzo zbiegł brutalny przestępca, który teraz zamierza przy pierwszej okazji wymknąć się z hajwany, znajdź go i zabij. Nice. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dobra, to lutamy paniego. Nie my biegniemy. No, zresztą jeszcze trochę i w kinach będzie... Nowy Dragon Ball. Pięknie. Nie, na całym świecie. Na całym świecie, w ten sam dzień będzie. Tak, tak, w Polsce też. W Polsce też, jak najbardziej. Gdzieś tam w kalendarzu miałem ustawione, którego dokładnie. Gdzie zerknę, no mogę powiedzieć. Gdzieś to miałem ustawione, spamy mi tutaj przychodzą, snapki jakieś. Miodzio. Dobra, czekajcie, zaraz wam powiem. Kalendarz. Listopad. Grudzień. Jakiego grudnia to było? 14 grudnia. Znaczy, tak, to jest piątek. No, jakoś tak. 14 grudnia chyba to jest premiera. Mi się daje. Trzeba było to jeszcze zweryfikować, nie? Bo to było jakiś czas temu, jak klepałem to. Mogło się coś pozmieniać jeszcze. Ale na pewno to wychodzi na całym świecie, włącznie z Polską, w ten sam dzień. Więc ja zaliczam kino jak nic. Nie ma bata, żeby było inaczej. To trzeba obejrzeć w wersji kinowej i... bez żadnego ale. Ostatnia misja zabójstwa i mamy mapę czystą. Dobra, teraz gdzie jest? A, to jest gdzieś tutaj, czyli trzeba przejść górą. Co tu mamy? Antonio Ruda, tak dobrze, współpracownik Templariuszy, sprzedaje broni i materiały wybuchowe w handlowej dzielnicy Havana. Oszukuje go i zakończy jego interesy oraz życie. No problemos, amigos. Amigos pójdzie zaraz do Piachos. Prefiero a un templario en el trono que a los... Eso, sí, sabe lo que le conviene.
Kurde. Oh shit! O, tu jest jeszcze ten. A, żeż ty kurde, czekajmy jeden. Wiedziałem, że tak się może skończyć, dobra, ale spoko. I jednak nie. Co? Oh well. Ale zaliczone jest. Ale zaliczone. Sio. No to zostało nam tylko main story. Dobra. Ciach, ciach. Jedziemy. Zobaczmy, gdzie to dalej nas zaprowadzi. Dwie mapy skarbów też już mamy, więc będzie sporo rzeczy do robienia. W tej części czuję. A mój cukier? Sorry about the swift exit, bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh Jesus, I'm sorry mate, this is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar when your dispatches. Damn! And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is wee mal dad, so I'd rather not ask. Shit! All right, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Mhm. Bra. Wzrok orła pozwala ci na zauważenie interesujących elementów, bla 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 bla, ale to już wiemy. Gdy używasz wzroku orła, możesz oznaczyć 10 wrogów, ok. Lub zwierząt, po prostu na nie patrząc. Okay. Bonnet! I believe I'm getting the hang of this! Quiet! I fear they're onto us! Hang back. Ten jak popierdzieli go po prostu, nie? Obsecro auxilium medico, setet fornicazione ove saveo, quam velin expone. Buenos dias, senores. You're late. Yes, sir. See, we are very sorry. Our captain delayed us. Nam Dobra. Non Domine. This will be Captain Mendoza. Yes, sir. He is very excited to meet you all. You must be present for a hanging, senor. Hanging? Oh, I love a good hanging. Yes, sir. Very nice. If we hear the bell, we may go. No, dawaj, 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 dawaj. I'd love to, especially if Captain Mendoza's pulling the trap. The man owes me money for the slaves I sold him. Of course, sir. Captain Mendoza is happy to pay you. We have goods to sell, sugars and such. Excellent.
Dobra, 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 spokojnie. Mamy wszystko pod kontrolą. The bell, senor. The hanging will be started soon. Let's not dilly dally. Yes, sir. We go. Chłopak zleciał, tylko potknął się i... Nie mam na czym tak dywagować, chłopaki. Ale spierdzielają. O kurde. Wam was, kurde. I że mi uciekniecie, co? O-o. This way. Tu są. Tu, piękna gonitwa. Widać ich. O, bebido. O. How long will this hanging take, man? I don't mean to hang about all day for the captain. Quick as anything, sir. Captain Mendoza needs only to hang the man, then he will deliver your payment. I don't want reales, mind. I want goods, things I can sell, tobacco, rum, sugar. Si. We have much fine sugar. Si. Gracie took off a fat Englishman last night. Grywałem Anglikowi. Englishman. Si, sugar from Barbados. Very fine. We hold it in the Castillo after the man started the fight last night. He ran, left his sugar behind. Very fine. Well, that's a start. Shall I accompany him to the Castillo? No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good lord. That big brute, your Captain Mendoza. No, sir. He is El Tiburón. El Tiburón, Governor Torres's man. Es capitán, okay. No sé de dónde han salido, pero... Vaya si usted lo paseo, vayan embriagadas. Dobra. To moje piękności, wszystkie cztery. Chodźcie. Рядник.